jestem pracownikiem PKP Cargo S.A. Północnego Zakładu Spółki i obecnie jestem na stanowisku pomocnika maszynisty. Plany moje na przyszłość, które związane są z koleją, jest zdać egzamin na maszynistę, a w późniejszym czasie zostać może nawet instruktorem, czy kimś innym w naszej spółce PKP Cargo S.A. Harcerstwem fascynuję się już od kilkunastu lat. Obecnie jestem instruktorem chówca ZHP Tczew, w którym to zasiadam jako przewodniczący komisji rewizyjnej. Rok temu ukończyłem kurs na ratownika WOPR. Obecnie jestem ratownikiem społecznym na basenie w Tczewie. Zarządowi spółki oraz wszystkim pracownikom z okazji jubileuszu życzę dalszych sukcesów zawodowych oraz dużo radości i wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym. Z okazji dziesięciolecia działalności firmy PKP Cargo S.A. składam Wam serdeczne życzenia, gratulacje i wyrazy uznania. Pracę na kolei rozpoczęłam bezpośrednio po maturze, jak miałam 19 lat i do tej pory nieprzerwanie pracuję w tej firmie i pozostaję jej wierna. Szczerze mówiąc, nie z powodu wykształcenia kolejowego, tylko z powodu ludzi, których na swojej drodze spotkałam. Moje malowanie wcale się nie zaczęło od malowania, zaczęło się od czytania. Jak byłam w liceum, to opanowała mnie nieprzemożna chęć poznania życia impresjonistów, którzy mnie fascynowali zawsze. Przeczytałam wszystko, co było dostępne na ten temat i bardzo chciałam malować tak jak oni. Malowanie nie jest moją jedyną pasją. W moim życiu dużą pasją zawsze były zwierzęta, a ostatnio od kilku lat jestem zafascynowana żeglarstwem. I łódki, żaglówki szczególnie odgrywają bardzo dużą rolę w moim życiu i wypełniają mi dużo czasu. I jak przychodzi zima, tak jak w tej chwili, że niedługo będzie październik, łódki trzeba będzie wyciągnąć, żeby zimowały, to zostaną mi zdjęcia, wspomnienia, zostanie mi to wszystko, co przyniosło to lato i będę mogła to malować i będę mogła tym nadal żyć, a malowanie tego sprawia mi ogromną przyjemność. Chciałam wszystkim koleżankom i kolegom życzyć, aby następne lata istnienia naszej firmy na rynku PKP były tak samo dobre i komfortowe, jak są w tej chwili. Jesteśmy firmą wiodącą i oby ta sytuacja utrzymała się jak najdłużej. A Wam, koleżanki i koledzy z innych spółek kolejowych, życzę, aby Wasza sytuacja na rynku PKP stała się wkrótce równie komfortowa, jak jest nasza. Nie uwierzycie, od dziecka chciałem być maszynistą. Mój wujek zabierał mnie na przejażdżki lokomotywą i pokazywał tajniki zawodu. Potrzebny jest papier, nożyczki, odrobina kleju. Pomysł się wziął ze zdjęcia w telefonie komórkowym kolegi Jarka. Pokazał mi łabądka takiego zrobionego tą metodą i jakoś tak się zaczęło od tego. No zacznijmy od wycinania. No na tą rybkę tu widzimy, tutaj potrzeba niewiele żółtego, troszeczkę będzie zielonego i niebieski tu troszeczkę więcej. Na kolej jak trafiłem? Po wojsku się przyjąłem, napisałem podanie. No i zaczynałem od warsztatu, brygady podwozia. Od samego dołu, czyli od kanału. No i tak po kolei pomocnik maszynisty i 4 lata za maszynistę wjeżdżę. Ciekawość. Pokazał mi to zdjęcie i sobie po prostu w wolnym czasie na lokomotywie składał te karteczki. Pomogłem mu pierwsze te, a później w domu sam sobie zacząłem. Naskładałem koło 600. Poszedłem do niego, żeby mi pokazał, jak z taką jedną złożyć w całość. Od łabądka się zaczęło, a później strony internetowe www. I gotowa rybka. Życzę Wam pomyślności i wszelakiego rozwoju, stabilizacji i nie tylko finansowej.